To mszy wspólnoty, które tworzą całe nasze człowieczeństwo. Pierwszą jest rodzina, gdzie się rodzimy, gdzie wzrastamy i gdzie jest początek tej naszej drogi, drogi do wielkości w człowieczeństwie. Drugą jest Kościół, gdzie rodzimy się dla Boga i dla Boga wzrastamy, by być darem dla innych. I trzecią, bez której nie można wyobrazić sobie życia człowieka, to są ta szkoła, ta szczególna rodzina, która przez pokolenia sieje ziarno, jak usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, i owocuje darem nawzajem dla siebie. Nauczyciele i absolwenci i uczniowie to te zapalone świece, które mają się spalać, by było wszystkim coraz bardziej jaśniej, radośniej i ciepłej. W sercu, w rodzinie, we wszędzie, w każdej wspólnocie, gdzie pośle nam Bóg. A gratulując i życząc tej opieki Matki Bożej i do wójta i do radnych, taka wizytówka Matki Bożej. Najważniejsze w tym, co Marię tak podniosło, to jest jej posłuszeństwo. Posłuszeństwo to nie jest wcale wypełnianie dyrektyw, wręcz przeciwnie. Posłuszeństwo oznacza dwie sprawy. Najpierw słuchanie. Słuchanie tego, co jest w sercach ludzi, w sercach tych, którzy mieszkają na tej gminie. A potem, po tym wysłuchaniu wszystkich, podejmowanie decyzji wolnej jest dyktowane przez siebie. Tego wam życzę i oby Maria upraszała wszystkich was. Szczęść wam Boże. Dziękuję za dary, które otrzymujemy. Jednocześnie wezwanie do daru z siebie dla Boga i dla drugiego człowieka. Tej Eucharystii w sposób szczególny dziękujemy za dane naszej małej ojczyzny, jakim jest Maria. A jednocześnie pragniemy, by wezwani przez Chrystusa umieć złożyć ten dar z siebie w sposób szczególny, dar krwi, bowiem Imagowa i są jednocześnie tym świętem krwiodawcą.